Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już 9. odcinek z Gothica 2 Noc Kruka. Okej, zostaliśmy czeladnikami, czeladnikiem, powinien powiedzieć to w liczbie pojedynczej u Bospera, więc u niego teraz możemy sprzedawać wilcze skóry, za co będziemy dostawać niezłą sumkę. A czemu mamy noc? Bo chciałbym wam powiedzieć, że mam za mało zręczności, żebym mógł okradać ludzi z pieniędzy. Zaraz to wam wytłumaczę dlaczego. Witaj, nieznajomy. Dzień Pewnie jesteś dobry. głodny i spragniony, a może zerkniesz okiem na moje towary? Wiecie co? Zrobię na chwilę małe cięcie, bo chcę sprawdzić, czy mi dobrze w ogóle głos chodzi, bo ostatnio nie słychać było mnie, więc za co was przepraszam i robię cięcie na chwilę. Okej, już jestem. Teraz możemy rozmawiać z ludźmi. Może zaczniemy ich najpierw okradać. Ciul. I like it. Świetnie. Chłe, chłe, chłe. Zabrałem ci hajs z YouTube'a. Jego się nie da okraść, właśnie to jest dziwne. Pewnie dlatego, że mam za mało zręczności. To pewnie tłumaczy to, że nie mogę okraść sędziego. Bo wiem, jak już zdobyć dwa ostatnie kielichy. Suwaj się, paladynie, ze strony. Jeszcze raz tak zrobię i już więcej tego nie będę robił, bo to jest głupie, wiem. Bardzo głupie. Ale no, wiecie. Nie mam innego wyboru. Czyli zaraz, jeden jest u sędziego, tak, jeden u sędziego, a drugi to już chyba zapomniałem znowu. Porozmawiam sobie z nim, jego nie mogę okraść, a zobaczymy co z sędzią. No patrz, nie da się go okraść. No to pewnie w późniejszej fabule. No cóż. Dlatego też zajmiemy się czymś bardziej pożytecznym, zanim zbierzemy wszystkie już te krwiste puchary. Mamy pewnie jeszcze za mało zręczności, żeby móc okradać ludzi, którzy są bardziej sprytniejsi od nas. Dlatego to odstawiam tą misję na kiedy indziej. I wiecie co? Ja bym się zajął teraz tą sprawą z Watrasem. Krwawe puchary zostawiamy. Kamienie teleportacyjne też zostawiamy. Dostać się do górnego miasta. Okej, to już później. Gdzie są zaginieni ludzie? Człowiek z opaską na oku. Magowie wody. Dobrze, zajmiemy się Watrasem. Porozmawiamy sobie z nim. Tylko wiecie co? Ja bym najpierw poszedł się przespać. Bo jest zbyt tak, no wiecie, czarno. I po prostu, no nie pasuje mi tu. Bosper, wstawaj, daj mi trochę łóżka. Czego u diabła chcesz? O, dzięki za łoże. I do rana. Okej, udało się. No to jedziemy do Watrasa. My jesteśmy już czeladnikami Trudno mi w to uwierzyć. u Bospera. Więc teraz trzeba Dlaczego się zająć mówisz, tedy Watrasem, jeżeli Adamos, chodzi o że w ten rozmowę. sposób nic nie może O, ptaszka istnieć na słyszałem. świecie? Ani... Panie Watrasie, dzień dobry. Mam. O, może. Tak. List Mam list adresowany do adresowany do ciebie. ciebie. Do mnie? No tak, do ciebie, a do kogo, kurde? Do babci? Tak, to naprawdę ważna O, tak. wiadomość. Ciekawi mnie, jak wszedłeś w jej posiadanie. Od kawalorna. Od Kawalorna, myśliwego. Tak. Kawalorn? A gdzie on się podziewa? Polecił mi przekazać, że nie zdążył na czas Polecił? i że zmierza na Polecił cię miejsce jako widz. spotkania, gdziekolwiek Miło. by to nie było. Polecił. Widzę, że zasłużyłeś sobie na jego zaufanie. Ja również będę ci chyba musiał Chyba. zaufać. Chcę się przyłączyć do O wodnego tak. kręgu. Ja też. Doskonale. Pierwsze wymaganie już O tak. spełniasz. O co ci chodzi? Przynajmniej jeden z nas ci ufa, inaczej byś się o nas nie dowiedział. Ale ja nic o tobie nie wiem. A co chciałbyś wiedzieć? Powiedz mi, skąd pochodzisz i co sprowadza cię do tego miasta? Mam ważną wiadomość dla przywódcy paladynów.
Co to za wiadomość? Tak. Przybyły smoki. Niedaleko niestety. Stąd zbiera się potężna armia. Jej przywódcami są smoki, a celem podbój całego kraju. To nie uwierzy. Smoki. Mówisz o istotach, o których zwykle wspominają tylko legendy. Kto ci o tym powiedział? Ksardupa! Powiedział mi o tym mag Xardas. Miałem nie mówić magu. To on wysłał mnie, bym ostrzegł paladynów. Ten nekromanta. A więc żyje. I on cię tu przysłał. Ta. Kim jesteś naprawdę? Skazańca. Dawnym skazańcem z kolonii więziennej Korinis. Dobrze, podsumujmy. Dobrze. Jesteś zbiegłym więźniem. Tak, masz łapę. Któremu nekromanta Xardas powiedział... Masz drugą łapę. ...że armia smoków zamierza podbić cały kraj. I masz trzecią łapę. I zamierzasz ostrzec o tym paladynów. Tak. Brzmi to dość niewiarygodnie, ale nie wyczuwam, byś próbował mnie okłamać. No niestety, ja mówię prawdę. Dlatego muszę przyjąć, że kierują tobą szlachetne pobudki. Dziękuję. Dostaniesz szansę na dołączenie do wodnego kręgu. Dziękuję, ojcze. No i właśnie, co muszę zrobić? Co muszę zrobić, aby do was dołączyć? Przede wszystkim musisz mieć świadomość, że bierzesz na swe barki wielką odpowiedzialność. Nie przyjmuję zgłoszeń każdego. Chcesz być jednym z nas? Udowodnij, że twoje postępowanie przystaje do naszego. Okej. Każdy kandydat musi wykonać ważkie zadanie, zanim otrzyma zgodę na przyłączenie się do nas. Dopiero po tym mogę rozważyć twoją prośbę o zgodę na dołączenie do naszej walki o utrzymanie równowagi na tej wyspie. Spoczyj. Pokonałem śniącego. To chyba dosyć znaczące osiągnięcie. Dużo opowieści się ostatnio słyszy. Nawet historię o wypędzeniu z tego świata potwora, znanego jako śniący. Nie słyszałem jednak, aby była to wyłącznie twoja zasługa, choć widzę, że wierzysz w swe słowa. No ja, kurde, to trochę ja. Trochę mnie to denerwuje, ale nie mogę mieć pewności, że zmysły mnie nie zwodzą. Co? Staruszek. Uwolniłem wielu ludzi. Bariera została zniszczona. No, jeśli to naprawdę twoja zasługa. No moja. Ludzie, których uwolniłeś, to nie byli tylko magowie wody i niewinni osadnicy. Po całej krainie rozpanoszyli się również różnoracy bandyci, którzy zagrażają teraz obywatelom tego miasta. Aha. Zajęli już część terenów okalających miasto. Niemal nie da się bezpiecznie opuścić Korinis. Kurde. No to jak? To jak mogę cię przekonać? Ostatnio w Korinis dzieje się coś dziwnego. No, co? Niemal codziennie znikają kolejni mieszkańcy. Gdyby udało ci się ustalić, co się z nimi stało, miejsce w wodnym kręgu masz zapewnione. Tylko że... Tak? Najpierw musisz skontaktować się z paladynami i przekazać im tę wiadomość. Sądzę, że to bardzo ważne. Pomów z Lordem Hagenem. Ma nie dopuszczą mnie, kurde. Ale przecież mnie do niego nie dopuszczą. Ależ dopuszczą, dopuszczą, jeśli będziesz członkiem wpływowej organizacji. Krąg ma swoje kontakty, czasem dość przydatne. Postaramy się zadbać, abyś mógł dostarczyć wiadomość Hagenowi jak najszybciej. Pomów o tym z moim zaufanym towarzyszem Laresem. Może on zdoła ci pomóc. No spoko. A tak zrobię. Tak zrobię. Powiedz mi coś o wodnym kręgu. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, dopóki nie staniesz się jednym z nas. Co nieco mogę ci jednak opowiedzieć. To gadaj. Kim są członkowie wodnego kręgu? Tego dowiesz się, gdy już sam w nim będziesz. Z pewnością spotkasz niektórych z nas. Tak, już znam Kamadorna. Gdzie są magowie wody? Badają ruiny prastarej kultury gdzieś na północny wschód od Korinis. Zakładamy, że znajdują się tam wrota do nieznanej dotychczas części wyspy. Jaki teren? Opowiedz mi więcej o tym niezbadanym terenie. Mogę wysłać cię do Saturasa z listem polecającym, jeśli interesuje cię dołączenie do ekspedycji. Rzecz jasna, tylko wtedy, gdy będziesz jednym z nas. Okej. Rzecz jasna. Czym się tak w zasadzie zajmujecie? Stoimy pomiędzy porządkiem symbolizowanym przez Inosa i chaosem, którego reprezentantem jest Beliar.
Gdyby któraś ze stron zatriumfowała, oznaczałoby to albo utratę wolności, albo rządy śmiercionośnego chaosu. Staramy się utrzymać równowagę w tym świecie. Tylko w ten sposób może w nim istnieć życie. Spoczko. A może konkretniej? Od upadku bariery pojawiło się sporo nowych zagrożeń. Najoczywistszym z nich są bandyci. Nie dość, że spokojne podróżowanie przez wyspę stało się niemal niemożliwe, to jeszcze wspomaga ich ktoś w tym mieście. Ustaliliśmy, że bandyci regularnie zaopatrują się w broń u jednego z kupców z Korinis. Próbujemy dotrzeć do takich osób, aby uniemożliwić im działanie na szkodę miasta. Daj znać, spoko, gdy zechcesz zająć się tą sprawą. No spoko, dam ci znać. Mógłbyś mi jakoś pomóc w poszukiwaniach? Strasznie uparty z ciebie człowiek. Prawdę mówiąc, chyba w czymś mogę ci pomóc. Dam ci ten amulet z rudy, z pewnością ci się przyda. To amulet ognika. Istnieje ich tylko kilka. Zaklęty w nim ognik ma specjalne zdolności. Dzięki niemu można widzieć rzeczy dla oka niewidoczne. Aby z niego skorzystać, trzeba go założyć. Jeśli ognik słabnie lub w ogóle zniknie, załóż amulet ponownie, aby go zregenerować. Ognik umie również wykrywać broń. Może ci się to przydać w zadaniu zdemaskowania sprzedawcy mieczy. Dbaj o amulet, a na pewno ci się przyda. Dzięki. Dziękuję. Będę o tym pamiętać. Spoko. Masz coś? Znalazłem tę kamienną tabliczkę. Możesz mi coś o niej powiedzieć? To artefakt prastarej kultury, którą badamy już od dłuższego czasu. Jest ich kilka rodzajów. Część zawiera informacje o historii tego dawnego ludu. I te mnie właśnie interesują. Przynieś mi wszystkie, które uda ci się znaleźć. Czeka cię za to nagroda. A miło. Świetnie. Przyjmij w nagrodę te kilka eliksirów. O, dzięki. Dzięki, naprawdę dzięki. Co do tych znikających ludzi? Tak? Gdzie szukać ich śladu? Większość z nich zaginęła w porcie. To chyba dobre miejsce do rozpoczęcia poszukiwań. Okej, dzięki. A handlarz bronią? Co do tego handlarza bronią? Co wiesz o handlarzu bronią? Pomów z Martinem, kwatermistrzem paladynów. Może on dysponuje informacjami w tej sprawie. Okay. Powierzono mu zadanie zdemaskowania handlarza bronią. Znajdziesz go w porcie. Jak zobaczysz parę skrzyń, żywności i paladynów, to i on będzie się tam gdzieś kręcił. Spoko. No to ja już spadam. Chwila. Co? Jeśli wpadniesz jeszcze przypadkiem na Laresa, przekaż mu ten ornament i każ mu go oddać. Będzie wiedział, co zrobić. Dobra. Idziemy do Laresa od razu. Bez owijania w bawełnę. Porozmawiamy sobie z nim więcej o tym wodnym kręgu. Ja. Idziemy sobie z nim porozmawiać. Sprawdzę, czy mogę tak innych ludzi odwołać. Czego chcesz? Chciałem się tutaj rozejrzeć. A dokąd dokładnie się udajesz? A, ciebie to nie da się okraść. On po prostu za dużo. Nie mogę się zajmować wszystkim. Teraz każdy już o tym wie. O kurde. Fuck, spadam, tak, spadam. To bardzo ty... Uciekam! O cholera. Naprawdę sama. Kurde. Ktoś musi pracować. Jeszcze cię dorwę! No to sobie mnie dorywaj. Kurde. Uciekam ci i tak. To przecież oczywiste. Cholera, okradłem lichwiarza. Ale ja jestem dobry. Dobra, rozmawiam z tym Laresem. Sobie tu stoi. Jeł ziomek. O tym nie wiesz. Watras mnie przysyła. Wspominał, że możesz mi pomóc. Poznałeś już Watrasa. Musiałeś zrobić na nim niemałe wrażenie. Inaczej z pewnością nie podałby ci mojego imienia. Zwłaszcza, że wciąż trzeba rozwiązać sprawę zaginionych ludzi. Czego ci potrzeba? Watras wręczył mi ten ornament, abym ci go przekazał i polecił zwrócić. A to ci niespodzianka. Znowu wszystko na mojej głowie. Powinienem był się domyślić. Teraz muszę przebyć całą wyspę i oddać to coś magom wody. Ode mnie nikt się tego nie dowie.
Zrobię to za ciebie. Nie. Chyba lepiej będzie, jeśli ja to zrobię. Możesz mi jednak towarzyszyć, jeśli chcesz. No ja. Niestety nie mogę teraz opuścić tego miejsca. Muszę pilnować portu. No to pilnuj. To nie może być tak dalej. Co łączy cię z Watrasem? Powiedzmy, że mam pewną umowę z magami wody. Jasne? Jakiego rodzaju umowę? My dla nich pracujemy, a oni dbają, abyśmy nie mieli kłopotów przez naszą przeszłość. Mówisz teraz o wodnym kręgu, tak? E? Wiesz o nim? Watras mi powiedział. Trzeba było tak od razu. Naprawdę to wierzysz? Czym konkretnie się tu zajmujesz? Robię to samo, co wszyscy pozostali. Wykonuję zadania zlecone przez magów wody. Część zaginionych to rybacy. Razem z nimi zniknęły również ich łodzie. Właśnie dlatego stoję tu i obserwuję port. Może uda mi się coś odkryć, ale możesz mi pomóc. Dam ci mój pierścień z akwamarynem. To znak wodnego kręgu. Załóż go. Dzięki temu inni rozpoznają, że pracujesz dla mnie. Znajdź mi zastępcę tak, abym mógł w spokoju odnieść ornament. Ktoś z nas z reguły obserwuje targowisko, choć nie mam pojęcia, kto zajmuje się tym w tej chwili. Najlepiej porozmawiaj ze wszystkimi przebywającymi tam ludźmi. Właściwa osoba rozpozna cię po pierścieniu. Powiedz jej, aby znalazła zastępstwo. Dobra. To idziemy. Mamy najnowsze zadanie, pomoc dla Laresa. Dobra. Nakładamy ten pierścień na akwamarynu. Dobra, okej. Okay. Idziemy teraz porozmawiać z ludźmi z targowiska. Zaraz to nie jest ten koleś, lol. Myślałem, bo bym nie zaczął nawalać. Dobra. Idziemy do targowiska. Zrobię jeszcze parę ważnych rzeczy i zakończymy odcinek. Dzisiaj postaram się, żeby nie był taki długaśny. Tak z 20 kilka minut i wystarczy. Ciule. Dobra, skoczyłem. No jestem przy tym targowisku. Tu jest targowisko. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Dzień dobry. To nie ty. To będzie jeszcze gorzej. A może on... Skąd ten sceptycyzm? Widzę u ciebie znak wodnego kręgu. Jesteś jego członkiem? A jeśli tak? To wiedz, że Laresowi marzy się zmiana pracy i odwołanie z placówki w porcie. Zobaczę, czy uda mi się znaleźć kogoś, kto zechciałby go zastąpić. Rozumiem. Dobra, idę sobie. Super, szybko. Szybko to się nawet udało zrobić. Ciule. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Wyruchałem jakąś laskę i teraz mamy problem. Musimy szukać swinowajcy. Żartowałem. Kurde, wkurza mnie ten Herold. Ciul. 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 Dobra, starczy tego skakania. Powiem wam szczerze, wystarczy. Lares, masz tu zastępstwo. Czekaj, gdzie to? Rozmawiałem z Baltramem. Zorganizuję ci zastępcę. Doskonale. Nareszcie będzie sobie można stąd pójść. Możesz zatrzymać na razie mój pierścień. Może kiedyś zdecydujesz się do nas dołączyć. Na pewno. Potrzebuję pomocy. Jak mogę cię wesprzeć? Nie potrafię niczego zatrzymać. Potrzeba mi pieniędzy. A kto ich nie potrzebuje? Nie mam nic na zbyciu, chociaż lichwiarz Lemar ma u mnie dług wdzięczności. Idź do niego i wypłać tyle, ile ci potrzeba. Ja zajmę się resztą. Znajdziesz go w porcie, w pobliżu przejścia do dolnej części miasta. To raczej nie będzie miło nastawiony po tym, co mu zrobiłem. Dlatego sobie zostawię. Opowiedz mi więcej o wodnym kręgu. Krąg jest dla magów wody tym, czym paladyni są dla magów ognia.
W odróżnieniu od paladynów, krąg woli jednak pozostawać w cieniu. Krąg jest potężną bronią w walce z niebezpieczeństwami zagrażającymi ludności Korinis. Aby było to możliwe, nikt z nich nie może jednak wiedzieć o jego istnieniu, więc nic na ten temat nie mów. Jasne. Nie ma sprawy. Słyszałem coś. Chciałbym się przyłączyć do wodnego kręgu. Dobry pomysł. Choć decyzja należy do magów wody. Rozumiem. Rozumiem. Watras wspomniał, że możesz mi pomóc dołączyć do jednej z gildii. Nie lubisz się przepracowywać, co? Rozumiem. Jeśli chcesz się przyłączyć do Lee, to mogę pogadać z najemnikami. Z pewnością łatwiej byłoby ci się wkręcić do klasztoru. A zdecydowanie najprostsze byłoby dołączenie do straży. Którą gildię wybierasz? No i teraz decyzja dnia. Straż miejska w Korinis. Najemnicy Onara, czy magowie ognia w klasztorze? No, ludzie, gadaliście mi o tym, żebym dołączył do magów ognia, dlatego bierzemy magów ognia. Magów ognia. Watras pewnie się tego nie spodziewał, inaczej by cię do mnie nie przysłał. Jeśli chcesz się dostać do klasztoru, to będzie cię to kosztować. Nie pozwolą ci wejść do środka, jeśli nie opłacisz daniny. Tylko Watras może coś z tym zrobić. Musisz z nim pomówić w tej sprawie. Okej, dobra. Nie, dobra, dzięki stary za wszystko. Idziemy jeszcze do Watrasa. Zanim zakończymy odcinek. Pogoda się zrobiła paskudna. To cholernie. Nie podoba mi się w ogóle ta pogoda. Więc nie wiem, co ja mam robić dalej z tą pogodą. Wali mnie to jebot. Jeszcze bym tak kogoś okradł porządnie. Tylko nie mam po prostu skilla dobrego jeszcze. Dzień dobry. Larys wspomniał, że możesz pomóc mi dostać się do klasztoru magów ognia. Taki jest twój wybór? Ścieżka ognia? Owszem, mam zamiar zostać magiem ognia. O ile pamiętam, to oni chętnie przyjmują nowicjuszy. Po co ci moja pomoc? Larys wspominał, że w celu przystąpienia do klasztoru trzeba wnieść jakąś daninę. Bezpośrednio pomóc ci nie mogę. Jak zapewne wiesz, jestem magiem wody. Znam jednak dość dobrze maga ognia imieniem Daron. Aha. Z reguły zbiera datki w pobliżu targowiska. Dzięki. Słyszałem ponadto, że to nie jedyne jego zadanie w tamtej okolicy. Powiedział mi kiedyś o posążku, który mu skradziono. Sprawa jest dla niego bardzo ważna i z pewnością wesprze cię, jeśli odzyskasz dla niego ten posążek. Fajnie. Rzecz jasna, fakt zostania magiem ognia nie oznacza, że nie możesz dołączyć do kręgu. Warunek jest jednak jasny. Musisz dowieść swej wartości. No jasne, jasne. Dobrze, dziękuję, mistrzu. Idziemy teraz do Darona, pogadamy z nim o tym i zakończymy odcinek. Dzisiaj nie było raczej takiego bicia, tylko przyjdź, porozmawiaj i zrób coś. Ale postaram się na następny odcinek coś z tym zrobić. Jest nasz magiem ognia. Niczego jej już nie pracuje niemal przez cały dzień. No, to trzeba Muszę porozmawiać z paladynami. Czy pomożesz mi skontaktować się z nimi? Musisz dostać się do górnego miasta. Jednak wstęp do niego zarezerwowany jest dla obywateli i straży miejskiej. No i oczywiście dla nas, magów ognia. Jak mogę zostać magiem ognia? Musisz wstąpić do naszego zakonu jako nowicjusz. Niewykluczone, że po jakimś czasie zostaniesz przyjęty do kręgu magów. Aha. Jednak ścieżka prowadząca do tego celu jest długa, kręta i pełna wybojów. Jak to ładnie powiedział. Przecież on po prostu za dużo gada. Powiedz mi coś więcej na temat klasztoru. Nauczamy wszystkich dziedzin magii. Jednak sztuka magów ognia to coś więcej. Znamy się również na alchemii. Potrafimy tworzyć potężne runy. No i jesteśmy producentami doskonałego. A, wino wam w głowie. A będzie jeszcze gorzej. Skąd pochodzisz? Pochodzę z klasztoru magów, leżącego w górach. Przyjmujemy w swoje szeregi każdego, kto ma czyste serce i jest gotów poświęcić życie służbie wszechpotężnemu Inosowi.
nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Co robisz w mieście? Prowadzę dyskusję z paladynami i wspieram obywateli radą i dobrym słowem. Szczególnie w dzisiejszych czasach naszym obowiązkiem jest pomagać słabszym. To przecież okropne. Słyszałem o posążku. Podobno go zgubiłeś. Powiedzieć ci o tym mogła tylko jedna osoba. Mag wody. Watras. Na czym polega problem? Z kontynentu wysłano do klasztoru cenny posążek. Niestety do tej pory tutaj nie dotarł. Statek został napadnięty? Nie. Posążek został bezpiecznie dostarczony do Korinis, gdzie osobiście go odebrałem. Niestety podczas transportu do klasztoru dostał się on w ręce goblinów. Nie patrz tak na mnie. Nawet magowie nie są nieomylni. Naprawdę to interesujące. Mówisz, że mają go teraz gobliny? Zabrały go i zwiały, gdzie pieprz rośnie. Nie widziałem ich już później. Musiały się gdzieś ukryć. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Gdzie straciłeś ten posążek? W pobliżu gospody Orlana. Szedłem właśnie do klasztoru i... Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Gospoda Orlana? Gdzie ją znajdę? Wychodzisz z miasta główną bramą i idziesz ścieżką, dopóki nie napotkasz samotnie stojącego domostwa. To właśnie gospoda Orlana. Martwa harpia. Dobra. Teraz każdy już o tym wie. Nie próbowałeś odzyskać posążka? Oczywiście, że próbowałem. Przeszukałem całą okolicę. Niestety bezskutecznie. O kurde. Dobra, dzięki za... Mam już dość informacji. Znajdę dla ciebie ten posążek. Niech cię Ino schroni od niebezpieczeństw czyhających poza bramami miejskimi. Teraz już o tym wie. Zakończymy już tu odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobało. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się już tutaj z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się. Do następnego odcinka. Na razicho.